Hej, hej! Pogadajmy trochę o słuchawkach gamingowych. Stwierdziłem i pozostanę przy tym stwierdzeniu, że kupowanie słuchawek gamingowych nie ma zbytnio sensu. Trochę mi to zajęło, bo w swoim portfolio miałem już SteelSeries Siberia Raw Prism, Corsair HS50 Pro, HyperX Cloud 1 oraz 2 i ostatnio SPC Gear Vairo Plus. Jakiś czas temu postanowiłem kupić słuchawki studyjne od Audio-Technica. Trochę mi zeszło z przewertowaniem internetu i sprawdzeniem kilkunastu recenzji. Padło na starszą wersję M30X. Są to słuchawki stricte studyjne i nie mają nic wspólnego z grami. Czemu zdecydowałem się na taki krok? Z tego powodu, że moim zdaniem czysty dźwięk i prostszy design jest lepszy od gamingowego. Klarowność dźwięku ma większe znaczenie podczas grania, słuchania muzyki czy oglądania filmów niż gamingowy design, podbicie niskich tonów czy nawet dźwięk przestrzenny. Audio-Technica to japońska firma, a więc miejsce na ziemi raczej znane z dobrego sprzętu audio. M30X to starsze słuchawki, które premierę miały już kilka dobrych lat temu. Czemu więc zdecydowałem się właśnie na ten model? Głównie ze względu na audio, ale również na cenę. Używane kosztowały mnie 180 zł. Nowe można kupić za około 250. Skusiłem się na nie również ze względu na masę pozytywnych recenzji. Tylko w Music Store mają aż 1230 recenzji i ogólną ocenę 4,5 na 5. M30X są bardzo dobrze wykonane pomimo plastikowych części. Nic tutaj nie skrzypi, nie piszczy i nie trzeszczy. W środku mamy metalowy pałąk, co sprawia, że sama konstrukcja jest sztywna. Niemniej jednak staram się z nimi obchodzić ostrożnie, bo nigdy nic nie wiadomo. Same zawiasy pozwalają na złożenie słuchawek, przez co zajmują one jeszcze mniej miejsca. Szczególnie przydatna zaleta w transporcie. Słuchawki nie są zbyt duże. Jest to znaczna różnica w porównaniu do słuchawek gamingowych. Nauszniki są płaskie, przez co nasze uszy są bliżej driverów. Jeśli mam być szczery, to oryginalne nauszniki nie są zbyt wygodne i właśnie czekam na pady od Brainwaves. Są one nieco większe, ale sprawią, że M30X będę mógł nosić zdecydowanie dłużej. Umieszczę do nich link w opisie pod tym materiałem, a same nauszniki możecie stosować do różnych modeli. M30X są to zamknięte słuchawki, ale wytłumienie nie jest jakieś ogromne. Nadal docierają do nas dźwięki z zewnątrz, są one znikome, ale jak dla mnie jest to jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi o sam dźwięk, to jest on zdecydowanie pełniejszy i bardziej szczegółowy. M30X zapewniają nadzwyczajnie czyste brzmienie z doskonałym, zdefiniowanym pasmem średnim, czystymi górami oraz precyzyjnym, mocnym basem. Model ten zapewnia pasmo przenoszenia na poziomie od 15 Hz do 22 kHz i właśnie dzięki tak szerokiemu zakresowi może precyzyjnie odwzorować każdy dźwięk. Dlatego skusiłem się na słuchawki studyjne. Dźwięk jest przyjemny, nieważne czy słuchamy muzyki, oglądamy filmiki na YouTubie czy gramy. Jeśli chodzi o gry, to jest to, czego trochę mi brakowało w słuchawkach gamingowych, a więc czystość dźwięku. Sprawia ona, że pozycjonowanie wypada na świetnym poziomie. Rzadko kiedy mam już sytuację, kiedy nie potrafię zlokalizować przeciwnika. Jeśli chodzi o wady, to brakuje mi trochę w M30X wymiennego kabla, bo ten oryginalny jest zdecydowanie za długi i nie można z nim nic zrobić. Być może to będzie jeden z powodów, dla których zmienię je kiedyś na przykład M50X. Słuchawki sparowałem z kartą dźwiękową o długiej nazwie Creative Sound Blaster XFI Surround 5.1 Pro. Jest to już starsza karta, ale dzięki niej mam jeszcze więcej opcji sterowania dźwiękiem. Karta łączy się na USB, mamy też możliwość wpięcia głośników, słuchawek czy chociażby mikrofonu. Plus to pokrętło na samej karcie, które jest po prostu miodzio. Mała niebieska diodka mówi nam, że karta jest podłączona i działa. Wygląda to bardzo schludnie i elegancko. Korzystanie z słuchawek stało się jeszcze przyjemniejsze. Sterowniki umożliwiają szczegółowe dopasowanie dźwięku pod siebie. Można tutaj włączyć sobie dźwięk przestrzenny, z czego osobiście nie korzystam. Mamy opcję equalizerów predefiniowanych oraz możemy też sami sobie zapisać swoje ustawienia. Można modulować dźwięk, wybierając różne opcje otoczenia. Mamy też kilka ciekawych pozycji, jak na przykład basy, smart volume, podbicie dialogów czy tak zwany crystallizer, który sam mam ustawiony na 40%. Masa opcji i na pewno każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że ciężko jest tak naprawdę zrobić recenzję słuchawek. Każdy z nas słyszy inaczej, ma inne uszy i co innego mu się podoba w dźwięku. Chciałem zwrócić uwagę, że w cenie dobrych słuchawek gamingowych możecie mieć znakomite słuchawki studyjne, które zapewnią Wam lepsze doznania z gier czy podczas słuchania muzyki. Okej, nie mają one LEDów, czy nie są dedykowane dla graczy, tylko czy tak naprawdę ma to znaczenie, skoro liczy się jak najlepszy dźwięk? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o korzystaniu z słuchawek studyjnych zamiast gamingowych i jakie są Wasze ulubione modele. Jak zwykle zachęcam do zostawiania łapek w górę, jeśli podobał Wam się materiał, lub łapek w dół, jeśli nie. Zostawcie suba, bo jest to najlepsza metoda wsparcia mojego kanału. Pozdrawiam ciepło i do następnego. Hej!